mnie to będzie walka o wszystko, o honor, o to, żeby pokazać, że sporty walki są górą od dźwigania ciężarów. To się nie da w ciągu 2, 3, 4 lat zostać wielkim fighterem. Kilka lat temu jeszcze nie byłem gotowy na to. Na dzień dzisiejszy, po kilku latach, już jestem na takim etapie, że mogę spokojnie, śmiało wychodzić. I teraz, który będzie miał większe szczęście, ten wygra. A nie zamierzam tego przegrać. Mariusz mówi, że ja jestem, byłem judoką, a nie fighterem. To się myli, no bo judo to jest też sport, gdzie się walczy. On był zawodowym sportowcem w judo. Ja zawodowo dźwigałem ciężary, ale judo to nie MMA i ponoszenie ciężarów nie MMA. Obaj byli mistrzami w swoich dyscyplinach bazowych. Teraz przyjdzie im czas na konfrontację w okrągłej klatce. Dzieli was klucz, stawia chyba wszystko na jedną kartę. Raz tu ja. Ole, śmignął prawy cep. Kolejne ciosy, lejny mocny atak. Z tego też powodu podjąłem tą walkę, żeby jednak mu pokazać, gdzie on jest, prawda? Że ta kolejka jeszcze jest długa. Tak naprawdę nic nikomu nie muszę udowadniać. Udowodnię sobie, jak z nim wygram, że teraz jest mój czas. Słucham cierpliwie, czekam do 6 grudnia i w klatce okaże się, kto będzie lepszy. Jeszcze słyszałem, że mówił coś, że mnie chce znokautować, tak, w stójce, tak. Będę czekał. Pojedynek Pudzianowski versus Nastula nie został wymyślony przez promotorów. Ten pojedynek wykreowali kibice. Nie zamierzam przegrać i ostro pójdę do przodu. Będzie to walka moja ostatnia. Koniec. KSW 29. Reload. Only on pay-per-view.